kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święty Spiridion. Jako wdowiec wstąpił do seminarium duchownego i został wyświęcony na księdza. Jego świętobliwe życie, mądrość i roztropność zwróciły uwagę przełożonych i w krótkim czasie po wyświęceniu został naznaczony na biskupa Cypru. Razu jednego, gdy nie był obecny w domu, umarła jedyna córka jego, Irena. Po jej śmierci zgłosiła się do biskupa kobieta, mówiąc, że dała zmarłej do przechowania kosztowny klejnot i nie zdążyła go ani odebrać, ani nawet dowiedzieć się, gdzie go schowała. Biskup przeszukał z ową kobietą cały dom, ale brylantu nie znalazł. Zaniepokojony, w towarzystwie kilku osób i tej kobiety udał się na cmentarz do grobu zmarłej. Ireno, córko moja, gdzieś schowała klejnot, który ci ta kobieta dała na przechowanie. Wśród milczenia obecnych spod ziemi rozległ się głos. Jest w komodzie górnej, wciśnięty w motek białego jedwabiu. Ukląkł przy grobie osierocony ojciec i usta przyłożył do zimnego marmuru grobowca. Spoczywaj w spokoju, córko moja, aż cię Pan w dzień sądu obudzi. Obecni płakali w milczeniu ze wzruszenia i przejęcia się cudem. Pomodliwszy się chwilę na grobie córki, poszedł ze wszystkimi towarzyszącymi mu do domu i tam, na wskazanym miejscu, klejnot ten znalazł. Święty Spiridion, odziedziczywszy po rodzicach rozległe pastwiska i liczną trzodę, dochód z niej obracał na wsparcie ubogich. Pewien kupiec zgłosił się do świętego o kupno 100 owiec. Biskup pieniądze wziął od niego i kazał mu samemu wybrać sobie owce. Kupiec, widząc, że nikt go nie pilnuje, odłączył od stada 100 i jedną owcę i popędził do siebie. 100 owiec szło posłusznie, ale 101 beczała jak opętana. Zawracała z powrotem, a popędzana nie chciała ruszyć się z miejsca. Wziął ją na ręce i niósł. Wyrywała mu się, becząc przeraźliwie i bijąc go łbem po głowie i plecach. Spotkał go biskup, który wyszedł na spacer i wracał do domu. Popatrzył na zmęczonego kupca i rzekł dobrotliwie: czy nie dlatego ta owca iść z tobą nie chce, żeś za nią należności nie zapłacił? Zawstydził się kupiec. Postawił owcę na ziemię i wyciągnął pieniądze z kieszeni. Owca pobiegła za resztą towarzyszek i szła z nimi dalej łagodna i spokojna. Sława uczynności i dobroci świętego Spiridiona rozeszła się szeroko po świecie i każdy potrzebujący zgłaszał się do niego po wsparcie lub pożyczkę, wiedząc, że mu święty nie odmówi. Święty Spiridion w osobnej szkatułce chował pieniądze przeznaczone na pożyczki, a w innej na zapomogi. Gdy kto przychodził do niego o pożyczkę, wskazywał mu na szkatułę i kazał samemu brać, ile mu trzeba. Gdy odnosił, musiał sam kłaść je z powrotem, skąd wziął. Zdarzyło się,
że jeden z dłużników udał, że zwraca pieniądze, a w rzeczywistości tego nie uczynił. Biskup w swym świętym jasnowidzeniu wiedział, że nie zwrócił on tych pieniędzy i postanowił go ukarać. Niedługo potem, zmuszony koniecznością, ów niesumienny dłużnik zgłosił się do świętego Spiridiona o pożyczkę. Weź, ile ci potrzeba, powiedział mu święty. Ale gdy człowiek ten otworzył szkatułkę, ujrzał, że była pustą. Zmartwiony zawodem, bo pieniądze były mu bardzo potrzebne, przyszedł do biskupa, czytającego listy świętego Pawła. Szkatułka pusta, oznajmił mu. Biskup odłożył książkę na bok i popatrzył w oczy kupcowi, który bladł, to czerwienił się pod tym wzrokiem. Widzisz, jak cię Bóg za twoją niesumienność ukarał? Pobladł jeszcze więcej kupiec. Padł biskupowi do nóg i przyznał się do winy. Wiedziałem o twym grzechu od razu, jakieś go popełnił, choć nie byłem tam z tobą. Zapomniałeś, że Bóg widzi każdy twój uczynek? Słyszy każde twoje słowo, każdą myśl najtajniejszą. Wstał z krzesła. Chodź, a zobaczysz, że skrzynia pełna jest złota. Zaprowadził go z powrotem do szkatułki. Otworzył wieko. Zalśniło złoto. Wyjął potrzebną kupcowi sumę i wręczył mu ją ze słowami: nie grzesz więcej i pamiętaj, że Bóg na ciebie ciągle patrzy.